dzisiaj będzie kuchnia indyjska. Najlepsze jest to, że powiedzieli, że mam robić kuchnię ajurwedyjską, czyli kuchnię zdrową. Stwierdziłem, że zdrowa to tylko może być indyjska, że jestem zdrowo wypasiony, jak to powiedziałem, to tam będę idealnie reprezentował kuchnię zdrową na dzisiejszym filmiku w labie. Kuchnia indyjska, stwierdziłem, że zrobię jedno wegetariańskie danie, czyli będzie curry z cukinii, oprócz tego będzie kurczak w sosie z nerkowców, dla tych, którzy lubią mięso. I jeszcze jeden kurczak mukhali, mega ostry, najostrzejszy. Jestem ciekawy, jak sobie ludzie dadzą radę psychicznie go zjeść, bo trochę dałem według przepisu. Były dwie łyżeczki chili, dałem dwie łyżeczki chili. Natomiast myślę, że w ogóle fajna impreza. Ja mieszkam 8 lat w Opolu, jestem pierwszy raz tutaj. W ogóle to jest na Polko, to jest w ogóle, nie mogę w to uwierzyć. Ale myślę, że będzie fajna impreza. Deli Mama, Bistro Mama, które dzisiaj razem ze mną gotują po prostu. One jak zawsze marudzą, że a, to mi nie wyszło, to a zobaczycie, że po prostu czapki z głów, takie rzeczy, jakie robiły też. Natomiast staraliśmy się przedstawić kuchnię zdrową. Taką kuchnię, która jest dla osób, które mają problemy zdrowotne, dla osób, które mają problemy z sercem i nie tylko. Czyli skoro zdrowa, to dla mnie kuchnia indyjska, dlatego że mnóstwo przypraw, nie tylko dodatków, które... W ogóle kuchnia indyjska jest kuchnią zdrową. Więc ja wszyscy są szczupli, to jest w ogóle hicior, nie? I stwierdziłem, że jak będziecie jeść dużo kuchni indyjskiej, będziecie chudzi i szczupli. Więc dlatego dzisiaj kuchnia indyjska, nie no, żartuję oczywiście. Natomiast chciałem pokazać, że kuchnia indyjska nie jest kuchnią trudną. Nie wiem, czemu tak się przyjęło. Na moim blogu kulinarnym, kiedy daję normalne przepisy typu kuchnia polska, rosyjska, hiszpańska, no po prostu mu to zainteresowanie. Gdy tylko dam danie jakieś indyjskie, ciszę na moim blogu. Więc stwierdziłem, no skoro na blogu nie mogę przekonać, to może w rzeczywistości dzisiaj będę częstował ludzi kuchnią indyjską.